Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Sniper Elite 5. Poprzednim razem zakończyliśmy misję w wojennej fabryce. W takim razie dzisiaj rozpoczynamy od misji następnej. Festung Guernsey, 1 czerwca 1944. Znajdź płyty tłumiące. Prototypowa powłoka Krakena jest gdzieś na wyspie. Płytki tłumiące wysyłano z fabryki do podziemnego szpitala. Zapewne znajdziesz tam potrzebne wskazówki. No okej, tradycyjnie przed nową misją przyjrzymy się, co udało się odblokować i co możemy zmienić w naszym ekwipunku. Jeżeli chodzi o karabin, to póki co absolutnie numerem 1 dla mnie jest Kar-98, więc ewentualnie zobaczymy, czy jesteśmy w stanie coś tutaj zmodyfikować. Poddźwiękowa amunicja. Słyszalność na minus 98, czyli te wystrzały nadal będą słyszalne, ale zdecydowanie mniej. Na razie mam 140 metrów, miałbym 42 metry, czyli zdecydowanie lepiej. Na razie myślę, zrezygnuję z tego. Zostaniemy dalej przy tym trybie realistycznego podejścia do rozgrywki. Luneta w porządku. Tutaj nic więcej już chyba zrobić nie mogę. Ja z tego magazynku chyba zrezygnowałem wcześniej. Zwiększa obrażenia, ale trudna obsługa. Myślę, że obrażenia mam w tym momencie na zadowalającym poziomie i tutaj raczej już nic więcej chyba nie będę zmieniał. W tym aspekcie oczywiście. Jeżeli chodzi o karabin, to oczywiście bierzemy to, co zdobyliśmy po tej akcji z tym cholernym szczurem. Zobaczmy, co jesteśmy w stanie jeszcze zmienić. Hamulec wylotowy. Łatwiejszy w obsłudze, wolniejsze celowanie, mniejsza szybkostrzelność. Znacznie mniejsza głośność. Aha, okej, dobra, tu mamy tłumik. No to oczywiście nie będziemy tego montować. Jeżeli chodzi o ten hamulec wylotowy MK2, to ja jego również nie będę montował, dlatego że szybkostrzelność jest dużym atutem karabinu maszynowego i nie chciałbym tej wartości obniżać. Mamy przeciwpancerną, mamy również poddźwiękową. Jest ta półpłaszczowa, która jest zdecydowanie mocniejszą amunicją i myślę, że przy tym zostaniemy. Dobra, tutaj już nic więcej, jeżeli chodzi o pistolety. No to również zostaniemy przy M1911. Ekwipunek, zobaczmy, czy jest coś nowego. Trotyl, jak najbardziej, zamieńmy. Dwa bandaże, apteczka, niech zostanie. Granatów ja generalnie mało używam. Może trotyl bardziej się przyda? Niech będzie. No dobra, jesteśmy w takim razie gotowi. Umiejętności nawet nie będę przeglądał, bo większość dotyczy multiplayera. W takim razie zaczynajmy kolejną misję. Kanał La Manche, 1 czerwca 44. Zniszczył linię produkcyjną na Marchesac, która zatrzymała Muller's plans down. But we were too late to stop the shipment of huge quantities of already completed components. Components included state-of-the-art U-boat stealth plating. The shipments were bound for Guernsey, disguised as medical supplies. I'm following the trail. If Operation Kraken is some kind of stealth U-boat submarine, I need to take it out before it becomes an invisible killer in the channel. Factory shipping manifest puts those Kraken deliveries in the underground hospital further inland. Gotta head there and follow the trail. Faktycznie wszystkie ślady i tropy wskazują na to, że Niemcy coś budują. Nie trudno się generalnie domyślić, biorąc pod uwagę fakt, jak wielkie postawili fabryki. No i sam ten ładunek, który już został przerzucony, może o tym świadczyć. Thank you.
Ok, tutaj mogę zjechać na dół. Przyjrzyjmy się mapie. Znajdź płyty tłumiące i lista celów. Lars Baumann. Lars Baumann był przy budowie prawie całego wału atlantyckiego. Według SOE jest na Guernsey i uczestniczy w jakiejś ważnej operacji. Zabij go, jeśli zdarzy się okazja. Pochowaj Baumana w betonie. Wyzwanie zabójstw. No dobra, Baumana mamy tu. Najpierw mamy cel główny. My znajdujemy się na południu. Kawał drogi do przejścia. Na tą chwilę wydaje mi się nieistotne, czy pójdę z lewej, czy z prawej. Radio tower. If I take it out, should slow down any reinforcements. No okej, wpadło nowe zadanie, sabotowanie wieży. Jak najbardziej się warto tym zająć, dlatego że utrudni to sprowadzenie posiłków. Cel jest tuż przed nami, więc jak najbardziej spróbujemy go zaatakować. Gdzieś tutaj koło tego bunkra było przed chwilą dwóch żołnierzy. Teraz ich nie widzę. Dość ryzykowne wydaje się przejście przez ten mostek. Po drugiej stronie z lewej jest trawa, ale dość daleko. Okej, w dół raczej nie poszli, więc weszli prawdopodobnie do środka. Niestety nie mam w tym momencie na wyposażeniu w ogóle wyciszonej amunicji, więc będę musiał atakować ostrożnie. Warto by jeszcze zerknąć za ten mur, czy przypadkiem tam nie oddalił się jeden z nich. Słyszę głosy gdzieś z prawej strony, prawdopodobnie ciutkę niżej niż ja się znajduję. Tutaj w środku chyba nikogo nie ma. Mocno słaba jest ta moja pozycja w tym momencie. Przez te drzwi może w dowolnej chwili wyjść strażnik i będę w dupie. Ten tam odjeżdża.
Just what I need. Słychać kroki, ale nikogo specjalnie nie widać. Jeżeli jest tutaj jakiś żołnierz, to raczej jest na zewnątrz. Wieża radiowa jest mniej więcej przede mną, więc będę musiał ominąć w jakiś sposób ten punkt kontrolny, który tutaj widać. No i to był ten żołnierz, którego cały czas słyszałem. No okej, zbyt szybko do przodu. Nie sprawdziłem wszystkich tyłów, no i tak to się kończy. Czyli tutaj gdzieś po lewej stronie tego bunkra, trochę powyżej, spaceruje sobie jeden strażnik. W takim razie spróbuję to obejść dookoła. Koniecznie trzeba go wyeliminować, zanim ruszymy dalej. Zdecydowanie jest ich tutaj więcej niż myślałem. Szkoda tej amunicji, bo nie mogę za bardzo atakować na dystans, używając w tym momencie pistoletu. Fort Hamet. The island communications hub. Bound to be information I can use in there. No, trzeba przyznać, że tutaj miał mnie jak na widelcu. Po prostu idealna pozycja. Kolejny łom. Okej, idziemy dalej do góry. Karl twierdzi, że jakieś informacje powinienem tutaj znaleźć, więc zobaczymy. Kolejny bunkier. Okej, nożycami do prętów jestem w stanie porozcinać te metalowe liny. I wieża teoretycznie powinna sama upaść. Jest to jakiś plan.
chwilę poczekam, zanim ruszę do przodu, bo raczej na pewno ktoś tutaj jest. Wydaje mi się, że słyszę kroki. Hamid's radio. If I disable this, can stop the Nazis raising the alarm. Nożyce do prętów. All right, this changes things. Niemcy przechwytują zaopatrzenie medyczne. Zaraz jeszcze pozbieramy resztę tych rzeczy, które tam są. Chciałbym jeszcze się upewnić, że nikt mi tutaj za chwilę nie wejdzie na plecy. Okej, wydaje się czysto. Okej, this changes things. Niemcy przechwytują materiały wybuchowe w bunkrze na północy. Sporo nowych informacji wpada. Dobra, zdejmijmy w takim razie to radio. Radio down. Should slow down the reinforcements. Dobra, tak czy inaczej sabotaż kabli pozostał. Więc zajmiemy się tym w następnej kolejności. Zobaczmy również, co pojawiło się nowego. Niemcy przechwytują zaopatrzenie medyczne w wieży Martello na wybrzeżu. To mamy po drodze, tutaj będziemy musieli nadrobić materiały wybuchowe w bunkrze na północy. No dobra. Tower's close to top. One more cable to go. Okej, druga lina chyba jest po drugiej stronie. Patrzę przez okienko, czy kogoś nie widać. No, a druga lina prowadzi gdzieś tam. Aż do tamtego budynku. To jest ten punkt kontrolny, który było widać wcześniej, czyli mamy tutaj spory skrót. I dobrze, jeden oficer poniżej. Ciężko powiedzieć. No tutaj widać kogoś w oknie. Ledwo go zauważyłem. Ma świetny widok na plac. Jestem w stanie tutaj zejść i schować się gdzieś za tymi usypanymi workami z piachem. Ten z prawej strony raczej nie będzie stanowił już problemu. Pytanie, czy oprócz gościa na pierwszym piętrze i tego oficera poniżej jest tutaj ktoś jeszcze? No i drugie pytanie brzmi, jak znaleźć drogę, najszybszą oczywiście drogę, na dach tego budynku. Tutaj jest jakieś wejście po schodach do góry, drzwi. Może to będzie najszybsza opcja.
ryzykownie, nie będę go atakował. Chociaż pewnie ma coś fajnego przy sobie. Jest drabinka prowadząca na dach, więc dobrze, że poszedłem prawą stroną. Nothing else. Zabiorę stąd ciało. Nie wiem, czy ktoś jeszcze może się tutaj kręcić. Szyfr do sejfu w forcie Homet. Jak najbardziej się przyda. Dobra, tutaj mamy kłódkę po drugiej stronie, więc nie wejdę. Da się wejść w interakcję z tym oknem, więc podejrzewam, że może... Tak, są jakieś pnącza, więc prawdopodobnie będzie dało się przejść po ścianie dookoła, aby dostać się do tego pomieszczenia tutaj. Ale zanim to, zajmijmy się jeszcze liną. Jest agregat. Podłożone nożyce do prętów tuż przy zadaniu. W razie gdyby ktoś sobie nie znalazł wcześniej, to ma tutaj podane na srebrnej tacy. Z jednej strony dobrze. No bo gdybyśmy faktycznie nie mieli tych nożyc, teraz szukaj, lataj, jest to rozwiązanie gameplayowo, powiedzmy, słabe. A z drugiej strony nie masz, trudno, no znajdź sobie. Ale może faktycznie wielu ludzi byłoby w stanie się od gry odbić. No dobra, teraz pytanie jest takie, czy jak ja to utnę i to pierdolnie, to czy zrobi się zamieszanie? Znając Niemców, to pewnie nie, bo generalnie wcześniej mieli w dupie. Tower top. Nazi radio should be out of action now. No okej, przeszli w tryb podwyższonej gotowości. Oficer wyciągnął pistolet. Mogę tutaj chyba szybko skorzystać z tyrolki i się oddalić, ale póki co nie chcę. Włączymy już ten agregat. Jak widać, przyszedł do mnie zobaczyć, co tutaj się dzieje. Bardzo... Bardzo fajnie, że przyszedł. Bardzo świadomie to zrobił. Zachowawczo. No okej, dobra. W takim razie myślę, że najpierw uruchomimy agregat. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie oczyścić sobie tutaj ten teren jakoś w miarę sprawnie i logicznie. Tam jest jeszcze jeden typ, więc... Dobrze by też było nim się zająć. I dopiero na samym końcu rozwalimy wieżę. Nie widzę go teraz. Okej, tutaj są schody.
Czyli gość po prostu przybiegł. Amunicja standardowa. No dobra, to w takim razie zrobimy tak. Zaminujemy to miejsce. Rewelacyjny mamy tutaj widok na cały ten teren. Aż żal byłoby nie wykorzystać. Drugie wejście mamy tutaj. Ja również zaminujemy. I zobaczymy, czy dźwięk samego agregatu przyciągnie ich na tyle, żeby przyjść sprawdzić. Przyjdzie jak najbardziej sprawdzić. Strzelałem za każdym razem, kiedy wydobył się dźwięk, dzięki czemu tak naprawdę nie zdążył zaalarmować nikogo. No to ten tutaj bardzo mocno się zdziwił. Wydaje mi się, że ta strona jest już czysta. W takim razie możemy ogarnąć wieżę. Nazi radio should be out of action now. Jeszcze jeden żołnierz tam był, jak się okazało. Jedna mina jeszcze blokuje wejścia z lewej strony. Od strony drabinki nie mam już żadnej osłony. Jeszcze chwilę popatrzę, żeby mieć pewność, że na pewno nikt już tutaj się nie kręci. Wydaje mi się, że chyba nie. Kto miał przyjść? To już przyszedł. No dobra, a to znaczy, że... możemy sobie teraz na spokojnie, mam nadzieję, że nikt nie wyjdzie mi na plecy, sprawdzić ten teren tutaj. ...117 metrów. No ten strzał jak najbardziej jest do zrealizowania. Pytanie, czy tam w środku jest ktoś jeszcze? Bo jeżeli tak, to w momencie jak dojdę tam do nich, to oni będą już wszyscy zaalarmowani. Kiepski mam widok z tej strony.
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest sam, ale gada z kimś. Okej, dobra, tu ma kolegę. Jakob odjeżdża i zostanie już tylko Solomon Kral. Kevin, chyba nie dam rady się tutaj położyć. Metry. Stawimy sobie na setkę i będziemy strzelać trochę niżej. Szczerze powiedziawszy, na tym terenie między tymi bunkrami nie widzę jakoś specjalnie, żeby znajdowali się jacyś żołnierze. Z tamtej strony jest jeszcze kawał terenu. Widzę teraz na bunkrze mamy dwa cele, 115 metrów, 122. Mają świetny widok na cały ten teren, który będę musiał przejść, żeby tam dotrzeć. Ok, my jesteśmy tutaj. Oni są tutaj. Teoretycznie najlepszą drogą do celu jest oczywiście ta droga tutaj, bo nie dość, że mamy tutaj zadanie związane z, znaczy tą poszlakę związaną z tym, że zaopatrzenie medyczne jest przechwytywane w tej wieży tutaj, więc generalnie i tak będziemy kierowali się w prawo. Myślę, że atakowanie tego bunkra w tym momencie jest bezcelowe. No dobra. Wieżę mamy zniszczoną, komunikację naziści w tym momencie mają utrudnioną. Myślę, że całkiem dobry start, udało się sporo osiągnąć. Będziemy, tak jak mówiłem wcześniej, kierowali się w prawo, czyli raczej na pewno skorzystam z tej tyrolki tutaj. I pójdziemy przez to wzgórze, tutaj będziemy mieli dobry widok na całą okolicę. Tam w tej wieży przed nami jest snajper bodajże. 210 metrów. Spory boczny wiatr. Bardzo zniosło tą kulę, dużo bardziej niż się spodziewałem. Albo się położył, albo uciekł z tej wieży. No okej, w takim razie snajperem będę musiał zająć się już w następnym odcinku. Nie wiem, gdzie on się podział.
Albo zmienił pozycję, albo totalnie zszedł z tej wieży. Tak czy inaczej, mamy tutaj pierwszy raz do czynienia z dużym bocznym wiatrem. Nigdy wcześniej jakoś specjalnie nie zwróciłem uwagi na to, żeby ten wiatr był aż tak silny, żeby miał znaczenie na tak mocne odbicie kuli. Tutaj ta kula skręciła dosyć mocno. No dobra, w takim razie myślę, że w tym miejscu się zatrzymamy. W takim razie serdeczne dzięki za obejrzenie odcinka i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej hej!